Jaki jest ultrabook idealny? No taki, który łączy w sobie niską wagę, potężną wydajność, no i oczywiście elegancki wygląd. Dziś przyjrzymy się bliżej temu urządzeniu, czyli MateBookowi X Pro 2022, który zdaniem producenta ma łączyć właśnie te cechy. Już na pierwszy rzut oka ten sprzęt wydaje się być niezwykle ciekawy, dlatego zachęcam Was do oglądania dzisiejszego odcinka na kanale Technostrefa. Zapraszam! Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z firmą Huawei, która dostarczyła nam tego laptopa do nagrania dzisiejszego filmu. Najnowszy ultrabook od Huawei ma wiele wyróżników i o wszystkich postaram Wam się dzisiaj opowiedzieć. Jednak tym, czego nie sposób nie zauważyć już przy pierwszym kontakcie z tym komputerem, to jego wysoka jakość wykonania połączona z naprawdę, naprawdę niewielką wagą. Ale zanim o wadze, to kilka słów o wykończeniu, bo wykończenie tego laptopa jest bardzo smukłe, rzekłbym nawet aksamitne. Dawno nie miałem do czynienia z tak miłą w dotyku powłoką na obudowie laptopa. Można wręcz pomyśleć, że jest to tworzywo sztuczne, jednak nic bardziej mylnego. To ultra lekki stop magnezowy, czyli materiał zdecydowanie klasy premium. Na rynku dostępna jest także wersja nieco bardziej klasyczna, z aluminiową obudową w kolorze gwiezdnej szarości. Kolor tej matowej obudowy jest zresztą dość unikatowy. Rzadko kiedy spotykamy takie niebieskie czy granatowe komputery. Nie jest to co prawda odcień technostrefowy, ale nadal bardzo ładny. Całość w wersji wykończonej stopem magnezu waży zaledwie 1,26 kg, a w środku zamknięto wydajny procesor Intel Core i7 z najnowszej 12 generacji wraz ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris Xe. A do tego aż 16 GB pamięci RAM w najnowszym standardzie DDR5 o pokaźnym taktowaniu 5200 MHz i 1 TB dysk SSD o transferach przekraczających niekiedy nawet 2,5 GB na sekundę. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, bo ta specyfikacja wciąż niewiele mówi o tym, na co tak naprawdę stać tego laptopa. No bo przecież podzespoły to nie wszystko. Dla niektórych osób nawet ważniejszym elementem jest ekran i na nim również można zawiesić oko. Huawei nie tylko zmieścił tutaj ogromną, przynajmniej jak na rozmiary tego laptopa, matrycę o przekątnej 14,2 cala, ale i zatroszczył się o najdrobniejsze szczegóły. Klasycznie jak już na serię MateBook X Pro przystało, ekran ma tutaj proporcje 3:2, no i bardzo wysoką rozdzielczość, w tym przypadku wynoszącą 3:1K. Maksymalna jasność tego panelu wynosi z kolei 500 nitów. Jakby tego było mało, to ten wyświetlacz jest odświeżany z częstotliwością 90 Hz, co znacząco zwiększa komfort pracy biurowej, ale może być nawet użyteczny w grach. Tak. Na tym laptopie da się odpalić gry i to nawet w sensownej płynności, ale o tym za chwilę. Ten laptop gabarytowo jest naprawdę stosunkowo niewielki. Jest naprawdę lekki jednocześnie, ale dzięki zastosowaniu właśnie tych proporcji 3:2, o których mówiłem, użytkownik zyskuje tutaj ogromną wręcz przestrzeń roboczą, oczywiście jak na możliwości 14-calowego ekranu. Niemniej tutaj wchodzi ta wysoka rozdzielczość 3:1K, która pozwala niezwykle wygodnie pracować na tym 14-calowym wyświetlaczu. Więc jednocześnie mamy mały i mobilny laptop, ale z drugiej strony bardzo dużo przestrzeni roboczej i po prostu możemy na tym sprzęcie wygodnie pracować, przynajmniej w mojej opinii. Poza tym ekran w MateBooku X Pro może wyświetlać ponad miliard kolorów, a co za tym idzie, ma także 96% pokrycie palety barwnej DCI-P3 i to z parametrem delta E mniejszym niż 1. Graficy już na pewno doskonale wiedzą, o co chodzi, ale tłumacząc to wszystko w skrócie, za pomocą tego komputera macie absolutną pewność, że obrabiane grafiki, fotografie czy filmy będą wyglądać dokładnie tak, jak sobie to zaplanowaliście, niezależnie gdzie potem je wrzucicie. Uzupełnieniem całości jest fakt, że ten ekran jest dotykowy. Dla mnie ta funkcja nie jest obowiązkowa, ale Wy możecie dać znać w komentarzu pod tym filmem, czy wykorzystujecie właśnie ekrany dotykowe w laptopach. Zawsze narzekałem na touchpady w laptopach z Windowsem, więc to, co udało się osiągnąć Huawei'owi w tym modelu, zaskoczy nawet zagorzałych przeciwników komputerów przenośnych z systemem Microsoftu na pokładzie.
już tłumaczę, o co chodzi. Jest to niewątpliwie jeden z najlepszych gładzików, jakich kiedykolwiek używałem. Nie mam tutaj na myśli jedynie dużego rozmiaru, czy tego, że gładzik dochodzi do samej krawędzi obudowy, jak widzicie. To, co sprawia, że ta płytka jest wyjątkowa, to absolutny brak przycisków. Ten gładzik nie ugina się pod naciskiem palców, zamiast tego dzięki specjalnej konstrukcji oraz odrobinie technologicznej magii imituje kliknięcia za pomocą wibracji. Tym samym klikanie jest równie łatwe i satysfakcjonujące na całej powierzchni tego gładzika. Niezwykle cieszę się, że w końcu rozwiązania haptyczne trafiają do szerszego grona odbiorców, bo uwierzcie mi, jeśli raz z takiego touchpada skorzystacie, to już nigdy nie będziecie chcieli wrócić do takiego rozwiązania tradycyjnego. Ale spokojnie, na samym klikaniu się nie kończy, bo gładzik oferuje cały szereg przydatnych gestów o nazwie Huawei Free Touch, które z pewnością przydadzą się Wam na co dzień. I to jest właśnie zaleta tego wibracyjnego gładzika, bo na normalnym gładziku te gesty no albo często w ogóle nie są dostępne, albo działają tak sobie, mówiąc szczerze. Jeżeli korzystaliście już na przykład z telefonów czy tabletów od Huawei, to część tych gestów na pewno będziecie kojarzyć, jak choćby skrót do zrobienia zrzutu ekranu czy nagrania ekranu. W pierwszym przypadku wystarczy dwukrotne stuknięcie kostką w gładzik, no i zrzut ekranu zostanie wykonany. Z kolei, żeby rozpocząć nagrywanie ekranu, super, że w ogóle ta funkcja się pojawiła w Windowsie, takie proste nagrywanie ekranu, to wystarczy stuknąć dwoma kostkami jednocześnie. Gestów jest łącznie 8, a to były dopiero dwa z nich. Kolejne wykorzystują dokładność tego gładzika oraz zaawansowaną technologię haptyczną. Lewa krawędź tego gładzika, słuchajcie, służy do sterowania jasnością ekranu. Natomiast prawa służy do sterowania głośnością. Mamy takie fajne dźwięki. Możemy też takie gesty wykonywać na górnej krawędzi tego gładzika i tutaj funkcjonalności są zależne od scenariusza. Oglądając na przykład film, możecie przesuwając palcem u góry szybko przewijać materiał do przodu lub do tyłu. Jeżeli korzystacie z kolei z przeglądarki i wielu kart, to dokładnie ten sam gest pozwala na szybkie przełączanie się między kartami. Gesty pozwalają także na zarządzanie oknami. Klikając w lewy górny róg zminimalizujecie aktualnie otwartą aplikację, a robiąc to samo, ale po prawej stronie zamkniecie ją. Ostatnim gestem jest skrót do centrum powiadomień. Żeby go wywołać, trzeba przeciągnąć dwoma palcami po gładziku od prawej krawędzi w lewo. I jest centrum powiadomień. Oczywiście wszystkie te 8 gestów nie blokuje możliwości korzystania z tych domyślnych, jakie fabrycznie oferuje Windows 11. Nad gładzikiem znalazła się z kolei klawiatura. Tutaj nie ma aż takich rewolucji, choć jest pewna nowość, bo pod każdym klawiszem umieszczono specjalne gumki, które mają gwarantować jeszcze lepsze wrażenia z pisania, czy generalnie używania tej klawiatury. Różnice faktycznie czuć już przy pierwszym kontakcie i faktycznie pisze się dzięki temu rozwiązaniu po prostu przyjemniej. Szczególnie jeżeli jesteście osobami, które obchodzą się z klawiaturami, no mówiąc pokrótce, niedelikatnie. Nad klawiaturą umieszczono przycisk zasilania, który zintegrowany jest z czytnikiem linii papilarnych i jest on oczywiście zgodny z funkcją Windows Hello. Fajnie, że ten czytnik jest umieszczony poza obrębem klawiatury, dzięki czemu nie myli się on z regularnymi guzikami. Cały czas pozostając w okolicach ekranu, trzeba wspomnieć jeszcze o kamerze. W tym modelu udało się ją zmieścić w prawdziwie wąskiej ramce. No i w tym, jak i w wielu innych przypadkach, nie tylko hardware ma znaczenie, ale równie istotne jest oprogramowanie. Huawei MateBook X Pro oferuje w zakresie kamery kilka ciekawych funkcjonalności. Znalazła się tu m.in. możliwość rozmycia tła, czy wręcz jego całkowitego zastąpienia dowolnym obrazkiem. Poza tym kamera ma możliwość automatycznego wyśrodkowania, dzięki czemu zawsze będziecie w centrum kadru, a także jest tutaj dość osobliwa opcja, a mianowicie eye contact. Ta sprawia, że na kamerze wyglądacie, jakbyście patrzyli wprost w obiektyw, podczas gdy rzeczywiście patrzycie na ekran komputera. Jest także funkcja doskonale znana z telefonów, czyli upiększanie. Przy okazji wideo rozmów warto też wspomnieć, że również będzie Was dobrze słychać, bo na pokładzie są aż 4 mikrofony i na to również jest tutaj położony dosyć duży nacisk. No a teraz przydałoby się kilka słów, jak się z tego laptopa właściwie korzysta, czyli moje wrażenia po kilku dniach
użytkowania. Muszę przyznać, że dawno z żadnego laptopa nie korzystało mi się tak przyjemnie, albo wręcz nie robił żaden laptop na mnie aż takiego wrażenia jak konkretnie ten model. Bo połączenie wysokiej wydajności z ekranem 90-hercowym w tak lekkiej obudowie naprawdę robi ogromne wrażenie. Sam ekran, jego rozdzielczość, jego przestrzeń robocza, te proporcje 3:2, a ta wysoka wydajność i inne cechy tego sprzętu to między innymi zasługa odznaki Intel Evo, którą ten laptop może się pochwalić. Więcej na temat Intel Evo mówiliśmy w innych filmach. Jednak w dużym skrócie, dzięki właśnie tej odznace, macie gwarancję wysokiej wydajności, długiego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu i obecności portów Thunderbolt 4. Do dyspozycji macie takie dwa, umieszczone na lewej krawędzi. I co ważne, w tym laptopie są tylko porty USB-C, bo mamy w sumie 4. I też gniazdo mini jack na słuchawki, ale w pudełku jest przejściówka na zwykłe USB-A, dołączona przez Huawei'a oryginalnie, więc bardzo fajnie. W MateBooku X Pro nie zabrakło także funkcji szybkiego ładowania, które zapewnia do 3 godzin pracy urządzenia zaledwie po 15 minutach ładowania. Bateria w tym laptopie ma z kolei pojemność 60 Wh, a dołączona do pudełka ładowarka ma moc 90 W. Jeżeli chodzi o wydajność, to hejterzy na pewno powiedzieliby, że na takim komputerze to najwyżej można sobie w sapera pograć. W rzeczywistości odpaliliśmy tutaj nieco bardziej wymagające produkcje, bo Wiedźmina 3, co prawda w najniższych detalach, jakie tylko dało się ustawić i w obniżonej rozdzielczości, ale dało się spokojnie pograć. Mniej wymagające produkcje, takie jak na przykład Valorant i tym podobne, będą działać nie tylko w maksymalnej rozdzielczości, ale nawet uzyskacie na tym laptopie powyżej 60 klatek na sekundę. No i na koniec, na plus moim zdaniem można zapisać także wbudowane w tym komputerze głośniki. Jest ich aż 6 i grają nie tylko głośno, ale także oferują nawet sporo niskich tonów, oczywiście jak na laptopa. Wisienką na torcie i zwieńczeniem możliwości wszystkich laptopów od Huawei'a, jak również tego modelu, jest ich integracja z całym ekosystemem. W przypadku tego flagowego modelu oczywiście nie mogło być inaczej. Mowa o funkcji Super Device wraz ze wszystkimi dodatkami, takimi jak Huawei Share, czy możliwością współpracy pomiędzy różnymi urządzeniami. Mając w kieszeni telefon czy słuchawki od Huawei'a, możecie je w bardzo prosty sposób połączyć z tym laptopem i korzystać w pełni z wszystkich urządzeń jednocześnie. W przypadku telefonu jego interfejs może wyświetlać się na ekranie laptopa, a w połączeniu z matrycą dotykową to obsługa praktycznie nie różni niczym się od tego, jakbyście trzymali taki telefon w ręku. No a macie dostęp do różnych aplikacji, których normalnie na komputerze nie odpalicie. Z kolei słuchawki FreeBuds 4 albo Pro i Pro 2 obsługują możliwość łączenia się z kilkoma urządzeniami jednocześnie, więc mogą być one połączone zarówno z komputerem, jak i z telefonem w tym samym czasie. Więc możecie sobie pracować na laptopie, odebrać połączenie z telefonu i wszystko się będzie automatycznie przełączać w słuchawkach. Także taka magia. Natomiast jeśli macie tablet, to ten może służyć jako dodatkowy, bezprzewodowy wyświetlacz. No i oczywiście chyba nie muszę tutaj wspominać, że mając takie urządzenia spięte w jeden ekosystem, to przesyłanie plików, zrzutów ekranów, notatek, czy nawet schowka pomiędzy tymi urządzeniami, to po prostu łatwizna. Huawei MateBook X Pro dostępny jest w dwóch wersjach. Testowana przeze mnie edycja granatowa z obudową wykonaną ze stopu magnezu będzie kosztować 9999 zł, natomiast wersje aluminiowe odpowiednio 8499 zł z dyskiem 512 GB oraz 8999 zł z dyskiem o pojemności 1 TB. Ale to jeszcze nie wszystko. W przedsprzedaży, która trwa od 9 do 28 sierpnia, kupując laptopa Huawei MateBook X Pro, dodatkowo otrzymacie zupełnie za darmo tablet MatePad 11 o wartości 1999 zł. Linki do cen i szczegółów oferty przedsprzedażowej znajdziecie w opisie pod tym filmem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co Wy sądzicie o najnowszym ultrabooku od Huawei'a. Ja już mówiłem, że zrobił na mnie naprawdę spore wrażenie, ale teraz chętnie poznam Waszą opinię i co Wy sądzicie o tym laptopie, jaki byście wybrali, czy w ogóle lubicie laptopy, czy też nie. Czekam na Wasze opinie. A tymczasem, jeżeli ten film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych materiałów, no i oczywiście udostępniajcie ten film osobom, które jeszcze nie słyszały o tym MateBooku X Pro 2022, bo jest o czym słuchać, jak zresztą pewnie po tym materiale już wiecie. Mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pa pa!